Siemanko, Grosik z tej strony. Trafiła do mnie na testy Xterka Pro marki MyLab. Wykrywacz już ustawiłem. Jest wyregulowany do gruntu. Częstotliwość 15 kHz. Na początku będą monetki mniejsze. 1 grosz, druga RP. Zaczynamy od głębokości 15 cm. Wykrywacz jest ustawiony na dwóch tonach. 25 cm. Próba. No już nie łapię tak do końca. Znaczy jest 30 cm. Taka bardzo mała moneta. Dobra, idziemy dalej. Większa moneta. Dwie kopiejki Rosja Carska. 15 cm. 20 cm. 25. 30. Dobra, teraz mamy srebrną monetę. 10 groszy, 1840 rok, na głębokości początkowej 15 cm. Trzydzieści. Już prawie nie łapię. Ale to jest małe sreberko. I głębokość 30 cm. Nie złapało. 25. Złapało. Dobra, teraz mamy guzik carski. Piechota. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. A na koniec mamy troszeczkę militarki, szlanki carskie 76 na głębokości 40, 50 i 60 cm. Jest dużo stali i pierścień wiodący mosiężny. I 60 cm. No, przełamuje się na żelazo. Tak wyglądało to na 15 kHz. Teraz spróbujemy na 10. Program Pole 1. Jeden grosz, 15 cm, 20 cm, 25 cm,
30. Można kopać. Dwie kopiejki. 15 cm. 20 cm. Dwadzieścia pięć centymetrów. 30. Dziesięć groszy, 1840. Małe sreberko. 15 centymetrów było, teraz 20 na 10 kHz. 25 cm. 30. Ledwo łapie. Guzik carski, 15 cm. Dwadzieścia centymetrów. Dwadzieścia pięć. Trzydzieści. I teraz militarka na 10 kHz w dalszym ciągu. Szrapnel carski, 76, 40 cm. 50 cm. 60. O już. Już nie ma takiego wyraźnego sygnału. Tylko jakieś przełamania. A teraz ostatnia częstotliwość, 5 kHz. I lecimy od początku. 1 grosz, druga RP, 15 cm. 20 cm. 25. 30. Nie ma, 25. 30 na 5 kHz. Coś tam przebija, ale nie ma ładnego sygnału. Dwie kopiejki, 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 10 cm. Super, teraz mamy 10 groszy, 1840. 15 cm. 20 cm. 25. 5. Jeszcze sygnał w miarę ok. I 30. Coś się odzywa, ale nie ma wyraźnego sygnału na 30 cm. Ale to małe sreberko. Dobra, lecimy guzik, Rosja carska. Piętnaście centymetrów. Dwadzieścia centymetrów. Dwadzieścia pięć centymetrów.
i 30 cm. Dobra, idziemy do militarki. W dalszym ciągu na 5 kHz. Szrapnel, Rosja Carska, 76. Sama skorupa i pierścień mosiężny, 40 cm. Traci zasięg. Jest jeszcze inna częstotliwość, 8 kHz, ale ona działa tylko w trybie plaża 1 i plaża 2, ale to trzeba by było pojechać na jakąś plażę. Ale póki co taki krótki teścik dla wszystkich z tym oto wykrywaczem. Powiem wam, że fajna maszynka, bo można z nią dużo ciekawych rzeczy robić, a jak się jeszcze z czasem doda jakoś większą cewkę, załóżmy z Equinoxa, bo to wszystko jest kompatybilne, widzicie, to samo złącze, to będzie ten wykrywacz miał jeszcze lepsze zasięgi. Dużo ustawień jest, fajnych bajerów, podświetlanie na czerwono, latarka, wibracje, więc można się pobawić z tym wykrywaczem bardzo konkretnie, nie tylko tak półamatorsko, ale można edytować dużo ustawień w tym wykrywaczu, więc to jest przydatne dla bardziej zaawansowanych poszukiwaczy. Jak widzieliście, tak wyglądał pierwszy teścik z Xterką Pro. Wykrywacz sobie nawet dobrze radzi na poletku, na którym zazwyczaj dużo droższe wykrywacze testuję, bo mam też mniejsze, ale chciałem pójść bardziej ambitnie i na większe głębokości nastawiłem ten wykrywacz. Nie zaczynałem od 5 cm, tylko od 15. Jak widzicie, poradził sobie dosyć dobrze. Takie maleństwo, a ma potencjał. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć.